Witam serdecznie. Ja nazywam się Filip Podstawski i prowadzę kanał Alter Historia. Moim celem jest odkłamywanie historii, często wprowadzam też alternatywne interpretacje dla wydarzeń historycznych. Materiały ze mną można znaleźć również na Chrabrym Szlaku. Zachęcam do znalezienia i subskrypcji mojego kanału na YouTubie, kanału Alter Historia oraz oczywiście subskrypcji Chrabrego Szlaku. Dziękuję. Witam serdecznie, jesteśmy na żywo na kanale Alter Historia na Banbaj. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Węgrzyn. Witam. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Jakby co, to też możecie pisać w komentarzach, bo też testuję dopiero prowadzenie tutaj tych wszystkich transmisji na Banbaj. Dlatego jesteśmy na żywo na kanale, ale wygląda jakby było wszystko ok. Naszym tematem dzisiejszym będzie sprawa wojny na Ukrainie. Ta sytuacja jest zagadkowa już od samego początku. Ja na samym początku, gdy była wojna, nagrałem parę materiałów m.in. dla śląskiej telewizji, gdzie wykazywałem parę takich absurdów związanych z wojną. Z jednej strony absurdów związanych z działaniem między innymi strony rosyjskiej, z drugiej strony z taką propagandą, która była serwowana przez stronę ukraińską, bo masa tej propagandy. Obecnie trochę oblicze wojny się zmieniło. Jest mniej oczywiście takiej nachalnej propagandy ze strony na przykład ukraińskiej. Tak, nie ma już takich dziwnych przypadków w stylu, nie wiem, rozbicie samolotu przez kiszone ogórki i tego typu sprawy. Jakoś zrezygnowano, albo wyspa węży, już jakoś zrezygnowano z tego typu narracji, no ale wciąż wojna... Nie pamiętam kiszonych ogórków, powiem szczerze. A było coś też, że koza chyba zniszczyła czołg, tego typu rzeczy były. To Był traktor cygański. Tak, był traktor przechwycony przez... przechwycony duch, przez cyganów. I duch Kijowa, duch tak. Kijowa, tak. Był duch Kijowa, no i oczywiście te zmieniająca się liczba żołnierzy umierających, którzy potem okazali się pojmani z wyspy węży. Tak. No ale z drugiej strony. To miało brzemienne skutki na scenę polityczną w Polsce. Tak, tak, oczywiście. Nie będziemy oczywiście przychodzić do tych spraw związanych z polskiej sceny, ale oczywiście jest to ciekawe. Później okazało się, że faktycznie Korwin miał rację i z oficjalnych komunikatów strony ukraińskiej okazało się, że sytuacja nie wyglądała tak, jak to przedstawiała pierwotnie propaganda. No ale z drugiej strony zachowanie Rosjan na początku też było dziwne, bo z jakiegoś powodu oni wyprowadzali masę armii w pole i ta armia była dosyć łatwo zestrzelona niby przez Bariaktary. No ale z drugiej strony ja niedawno słyszałem, że jakichś dowódców wojskowych, którzy twierdzili, że te bariaktary nie mają aż takiego dużego zastosowania bojowego, mimo że w pierwszych dniach wojny nam mówiono, że te bariaktary w ogóle całkowicie niszczą tych Rosjan. No. To ja się wtrącę, wiem, na pewno ci tu przerywam, ale pewnie do tego nie będzie okazji wrócić, to, bo o ile dobrze zwrócę uwagę na ten grafikę, którą dałeś, tam dałeś Snydera i Harariego, prawda? Tak. To Snyder w ramach swojego kursu o historii powstawania współczesnej, bo modern Ukrainy, w ramach dygresji powiedział, już nie pamiętam, w którym niestety temacie, ale powiedział tak, że ci, którzy uważają, że się wydarzyło XYZ, to są ci, którzy uwierzyli w propagandę wojenną ówczesnego czasu. Czyli to jest stały problem, to znaczy my tu sobie żartujemy z tą wyspą węży, z duchem Kijowa i tak dalej, a tak naprawdę nie wiadomo, co będzie w podręcznikach za 100 lat na przykład. No tak, myślę, że jest to bardzo ciekawe. No i w związku z tym należy poszukać jakichś no, po prostu przyczyn tej wojny poza tą propagandą, starać się przez to w jakimś stopniu przebić. No mnie osobiście nie satysfakcjonuje zarówno jakaś propaganda rosyjska, ale zarówno ta propaganda ze strony zachodniej jest moim zdaniem nieprzekonująca, no i po prostu trzeba spojrzeć na wojnę inaczej. Taką interpretacją pewno dotyczących wojen jest między innymi na przykład zastanowienie się nad sytuacją, czy ktoś po prostu, jakieś korporacje na tym nie zarabiają przez zbrojenia i tego typu rzeczy. W tym kontekście jest bardzo ciekawy na przykład Harari, taka zagadkowa postać, to jest niby takim historykiem, ale w rzeczywistości ma bardzo duży wpływ na różnego typu korporacje. Jest zapraszany m.in. jako specjalista do Facebooka i innych wielkich korporacji, chyba tam była mowa o Google'ach i tak dalej. Tą sprawą zajmuje się m.in. profesor Wielomski, który napisał całą książkę o Hararim, jako takim ideologu współczesnego systemu korporacji. No i
Snyder właśnie, o którym wspominał już Tomasz Węgrzyn, nagrał taki na początku wojny wywiad z tym Hararim, a Snyder jest takim specjalistą od tych spraw wojennych, który bardzo dużo o tym mówi. No i ciekawy jest kontakt tutaj Harariego, specjalisty od kwestii korporacyjnych, od jakiejś, nie wiem, etyki korporacyjnej, czy jak to dokładnie nazwać, z tym Snyderem, który zajmuje się tematem wojennym. I o tym właśnie chciałem porozmawiać z panem Tomaszem Węgrzynem. Tak, to od razu się nasuwa Harari w tamtej rozmowie. To może wpierw tak powiem, że rozmowa się odbywała 2 marca. Film jest, zdaje się, z 9 albo z 10 marca na kanale YouTube'owym Harariego. To, co tam jest takiego rzucającego się w oczy, to to, że Harari występuje właśnie z pozycji autorytetu moralnego. Taki współczesny Petroniusz mi się tak kojarzy z Quo Vadis, właśnie z Petroniuszem. Pozytywne skojarzenie od tej strony oczywiście. Chociaż sama postać Harariego już niekoniecznie. Więc zastanawia, kto daje moc Harariemu, żeby on mógł rozstrzygać różne kwestie etyczne, moralne, i żeby był takim arbitrem elegancji w tym kontekście. No bo to jest jakiś, staje się, mediwista, prawda? No i skąd? No, mamy tylu profesorów historii. Czemu akurat Harari ma być tym rozstrzygającym tematy moralno-etyczne? No jest to oczywiście zagadkowe. No nie mam pojęcia dlaczego. Też się dowiedziałem stosunkowo niedawno tej postaci. Widziałem jakiś czas temu jej książkę, ale nigdy bym nie wpadł, że on się stanie jakimś takim ważnym ideologiem. I ja nie mam pomysłu, skąd mogło się to wziąć, że akurat on jest lansowany. Tak, no na swój sposób, kto daje mu moc, czy skąd on bierze moc, żeby móc wywierać wpływ, no to jest w pewnym sensie nawet chyba ważniejsze od samego tego głównego przekazu, rozumiem, technokratycznego przekazu. Tak, powiedzmy, nawiązując, jak masz filozofa, który wymyśli ideologię i chce ją wdrażać, no to potrzebne są moce, potrzebna jest siła, potrzebny jest kapitał, potrzebne są publikacje, ktoś musi je kupować, trzeba mieć czas, żeby to napisać i tak dalej, i tak dalej. To tak nie wygląda, że sobie wpadnie na taki fajny pomysł, o, mam w głowie taką ideologię, przysiądę na pół roku, napiszę książkę, bez problemu różne duże wydawnictwa ją wydadzą, wypromują i wszyscy uznają, o, ja jestem autorytetem moralnym, ja super napisałem, ja decyduję. Ktoś chyba jednak musi zdecydować, o, ten się nada, jemu pomożemy książkę wypromować, jego w ten czy w inny sposób wypromujemy na autorytet moralny, etyczny. W tamtej rozmowie on naprawdę z pozycji tak jakby rządu światowego decyduje o kwestiach właśnie tutaj etycznych, moralnych. Decyduje o tym, jaki nacjonalizm jest dobry, a jaki jest zły. Decyduje o tym, czy to dobrze, że Niemcy chwytają za broń, a może to źle, że Niemcy chwytają za broń. I pod takimi warunkami to dobrze, a pod takimi to źle. Czyli jest takie bardzo tak. No, to nie jest związane z historią średniowiecza, tak? Czyli potencjalnie z jego ewentualnie merytorycznym źródłem autorytetu. No tak. I właśnie. Czy myślę, to w takim razie też nie masz pomysłu, skąd może się to brać? Nie wiem, czy to może mieć jakiś związek z innymi takimi ważnymi postaciami. Czy mógłbyś skomentować, na przykład, nie wiem, postać Klausa Schwaba chociażby w tym kontekście? Czy są jakieś związki pomiędzy nimi, czy nie? O, to związek jest taki, że ponoć Harari nie pojawił się w Davos ostatnio. To było takie temat omawiany przez jedną z telewizji internetowych tutaj po naszej prawicowej stronie. I taki znak zapytania, jak to możliwe, że on się tam nie pojawił. Wiesz, może tak jeszcze tak, może krok wstecz, bo ta rozmowa u Harariego ma taką specyfikę, że to jest tak, jest Snyder jako
autorytet od historii II wojny światowej, Holokaustu, z perspektywy czy tej części Europy. On tam, sam Snyder jest postacią, osobą, która jest profesorem, w tej chwili wykłada na Yale. Jest członkiem CFR-u, czyli Rady Polityki Zagranicznej, takiego znanego think tanku, tak więc nie będę więcej mówił. Mówi po polsku. Obejrzałem kilka jakichś archiwalnych sprzed tam 10 lat materiałów. To wynika z nich, że ożenił się z Amerykanką, która posługuje się również językiem jidysz i jest najprawdopodobniej, ma te korzenie, jeśli chodzi o kwestię religijną. Zarazem, mimo że oboje mówią, czy są w stanie pracować na różnych archiwach z różnych języków, to ich językiem domowym jest język polski. On się jej oświadczył w Polsce i wzięli ślub w Polsce. Więc jest to bardzo od tej strony specyficzna postać, tak jakby stworzona, no, może stworzona to za dużo powiedziane, ale droga życiowa, droga życiowa profesora Snydera jest odpowiednia do tego, aby był on tutaj, powiedzmy, w tej części Europy wpływową osobą, bo umie po polsku, ma jakieś tam relacje z Polską i tak dalej, więc myślę, że różne środowiska w Polsce mogą się realnie liczyć z jego zdaniem. Jest również na Yale, no to jest zarazem takim profesorem lewicowym. Pytanie, które się właśnie nasuwa w związku z Yale, czy ma jakiś związek ze Skull and Bones? No takich wprost to tam nie są one jakoś ujawnione. Myślę, że skoro jest profesorem na Yale, to można przyjąć, że przez ten matecznik tego stowarzyszenia, bo Yale jest takim matecznikiem właśnie, no, został jakoś zaakceptowany. No, pewnie gdyby był bardzo niemile widziany przez to grono wpływowych ludzi, to być może by nie został profesorem na Yale. Ale może, wiesz, też być też tak, że to jest forma przekupienia, przygarnięcia i bierzemy wroga, zapraszamy na swój uniwersytet, w rozmowach towarzyskich zmieniamy jego światopogląd i potem jest naszym człowiekiem, więc to trudno, tak myślę, jednoznacznie wyrokować. Natomiast jako historyk sprawia wrażenie osoby merytorycznej, rzetelnego badacza i tym podobne. To, co mi się rzuciło w oczy, z kolei materiały z profesorem Snyderem są wrzucane przez różnych ludzi na jakieś kanały, gdzie tam jest, powiedzmy, 1000 subskrybentów i 50 osób ogląda filmiki. I na przykład jakiś chyba jeden z uniwersytetów czy instytut badawczy gdzieś w Stanach Zjednoczonych ma tego typu kanał, niestety nie pamiętam teraz nazwy, i wrzucił tam dwa wykłady profesora Snydera. Akurat w taki sposób, to było jakieś wykłady sprzed kilkunastu lat, jakieś archiwalne, gdzie dwa kolejne materiały to były wykłady znanego nam profesora Grossa. Więc pasuje komuś umiejscowienie tych dwóch postaci obok siebie ciurkiem w ramach tego procesu wykładania historii II wojny światowej. A czy była jakaś relacja pomiędzy nimi, jakaś wspólna konferencja Grossa i Snydera albo coś takiego? No nie wiem. Oni się na pewno znają. To powiem ci, że to ja tak bym raczej powiedział w ten sposób, że profesor Snyder być może jest jakimś swego rodzaju antagonistą profesora Chodakiewicza. Zauważ, że profesor Chodakiewicz też ma jakieś relacje z Polską, głębsze od profesora Snydera.
również jest profesorem na amerykańskiej jakimś uczelni, ale sprofilowany jest zupełnie w drugą stronę. To znaczy profesor Snyder wykłada na Yale, profesor Chodakiewicz na tam Instytut, jest nie teraz War Politics, coś takiego. Ta uczelnia, która ma w swoim gronie ludzi, którzy powiedzmy raczej by krytykowali Obamę czy teraz Bidena, a z kolei profesor Snyder raczej wytyka palcem Trumpa jako tego, tą esencję zła. Więc myślę, że to byłoby ciekawe zestawienie tak naprawdę. To znaczy o Grosie wiemy, że jest, czy sam siebie zdemaskował jako pseudoprofesor. Natomiast myślę, że to, że tak powiem, doprowadzenie na przykład do jakiejś debaty na tematy związane, dajmy to, z Jedwabnem między profesorem Chadakiewiczem a profesorem Snyderem same w sobie mogą być fascynujące. No tak. Co do samego profesora Snydera, to on zajmuje się też takimi sprawami związanymi właśnie z tym tematem żydowską, jeśli dobrze znam tą biografię. I właśnie mnie to zaciekawiło. Czyli on jest, interpretuje tą sprawę ukraińską w taki na pewno proukraiński sposób, a z drugiej strony, mając te więcej kontakty z Grossem, też w taki sposób proizraelski czy prożydowski. Tak, to w tych archiwalnych materiałach sprzed tam 10 lat, dla TVP nawet miał jakiś wywiad chociażby, to tam sprawia wrażenie profesora, który owszem stara się to, co mówi, ująć w tą tradycję opowiadania o Holokauście, ale zarazem pokazuje, że ofiar różnorakich zbrodni w tamtym czasie jest znacznie więcej. Więc mówi i o operacji antypolskiej NKWD i mówi właśnie o na przykład żołnierzach sowieckich umierających z głodu i szereg innych rzeczy. A sprawę Wołynia porusza jakoś? Tak. Wołyń. To właśnie ciekawe. I w tych starych materiałach, w tych nowych, to w tych starych nie. Przynajmniej nie dostrzegłem, w tych nowych trochę porusza. I dobrze, to myślę, że to dobrze w tym kierunku trochę opowiedzieć. Natomiast jeszcze tak spuentuję, bo w tych nowym wykładzie, tym, czyli 10 lat później, czyli w tym semestrze jesiennym, który był, który dostępny na Yale, on opowiadał już właśnie bardziej zgodnie z tą Hagadą. To znaczy, owszem, wskazuje, że tu miliony jeńców, miliony, ten wielki głód na Ukrainie, Polacy, wywózki, Katyń, inne rzeczy, tak, czyli miliony ludzi umierają, bo to zbrodniczy czas, tak, napisał książkę Skrwawione ziemie, ale jednak mówi w pewnym momencie, że jednak Holokaust to był wyjątkowy, tak, Holokaust był wyjątkowy, niepowtarzalny, więc tak jak 10 lat temu mówił tak, jakby tą wyjątkowość próbował umniejszyć. Być może legendował się w Polsce po prostu, nie? Ale tak jakby tą wyjątkowość Holokaustu starał się pomniejszyć, wskazując, że jest szereg innych ofiar. Tak, w tym nowym kursie o historii Ukrainy już jest ten typowa sytuacja, to znaczy mimo, że było wiele ofiar, no to Holokaust wyjątkowy. I to trzeba koniecznie zapamiętać. Natomiast kwestie Wołynia, on tam, no były jakieś etniczne czystki, tam kilkadziesiąt tysięcy Polaków, ale to się mogło wydarzyć tylko dlatego, że Niemcy napadli na Sowietów i przyjęli teren Ukrainy i to w zasadzie jest ten powód, dla którego czystki etniczne miały miejsca. Czyli jego zdaniem on wskazuje na główną rolę jakby samych Niemców, tak? W procesie jakby tych mordów wołyńskich. Tak, a nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Raczej, że zawierucha wojenna spowodowana napaścią niemiecką nauczyły Ukraińców, że muszą zmieniać front, że stają się oswojeni z praktykami zbrodniczymi, że skoro Polaków nie ma jako władza państwowa, to nie są w stanie współpracować z Polską, z polskimi władzami,
więc są niejako zmuszeni do współpracy wpierw z Sowietami, potem z Niemcami, potem znowu z Sowietami. I ta cała trauma, że tak powiem, ten kurs edukacyjny zrealizowany przez obie strony tego konfliktu niemiecko-rosyjskiego czy nazistowsko-sowieckiego spowodowało, że te czystki etniczne na Wołynie mogły mieć miejsce. Mhm, rozumiem. To jest, nie wiem, czy to jest do końca prawda, dlatego że to jest jakby sugestia, że te zachowania ukraińskie były spowodowane jakimiś kwestiami pożogi wojennej. W rzeczywistości Ukraińcy jakieś zamierzenia terrorystyczne, nawet stosowane na szeroką skalę, mieli już w drugiej RP. Ale, tak. No, Snyder po pierwsze pomniejsza, czy opisuje jako mało znaczące wpływy OUN w dwudziestoleciu międzywojennym. To jest mała grupka ekstremistów, która miała raptem kilka udanych akcji terrorystycznych. I to jest, myślę, że cały opis OUN przedwojenny. To w każdym razie, ja teraz wspomnę, że przygotowuję właśnie materiał o Banderze, gdy będę przedstawiał trochę inną wersję. To znaczy, wydaje mi się, że po prostu te skrajne skrzydła OUN-u skutecznie przejęły te ruchy ukraińskie w różny sposób. Być może był wspierany przez obcą agenturę, między innymi przez agenturę niemiecką właśnie. To będę jakby wykazywał w swoim materiale, który przygotowuję i to będzie na moim kanale na początku na YouTubeowym, to zachęcam do subskrypcji. Ale właśnie na pewno właśnie to stronnictwo OUN, na przykład wiadomo, bo to zostało przechwycone przez polską agenturę, miały takie plany, żeby chociażby zatruwać wodociągi w Polsce i takie już masowe mordy na Polakach zastosować w ramach nawet drugiej RP, właśnie przez jaką broń bakteriologiczną i tak dalej. Nawet źródła ukraińskie to opisują i takie te środowiska związane z Banderą już wtedy miały jakieś takie plany masowych działań przeciwko Polsce. Ja tu jeszcze bym spuentował, bo to tą część narracji Snydera w tym kursie o historii współczesnej Ukrainy. Bo on tam mówi na takiej zasadzie, że gdy były te czystki, to wtedy Bandera był tam w więzieniu. No i idea jest taka, że Niemcy napadli na Sowietów, przechwycili teren Ukrainy. Wtedy Bandera i inni nacjonaliści wbrew woli Niemców powołali tam niepodległą Ukrainę. No i wtedy Niemcy wychwycili i do więzienia wsadzili tych liderów OUN. I w efekcie ci niedoświadczeni, młodzi dali się tymi trybami wojennymi przekierować na tą czystki etniczne na Polakach. No i żeby taką narrację przedstawić, profesor Snyder przemilcza kwestię wspierania ukraińskich antypolskich nacjonalistów przez Abwehrę w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawia również Banderę jako takiego, powiedzmy, w efekcie dość prawicowo-ekstremalnego, radykalnego, więc on tam jako lewicowiec tego nie lubi, ale przedstawia go jako takiego szczerego ukraińskiego działacza. Pomija fakt, że chociażby CIA ustaliło, że był on agentem niemieckim, znaczy szpiegiem zawodowym, bo to jest professional spy określenie w dokumentach CIA. Czyli pomija to, że na czele tego stał, powiedzmy, prowokator niemiecki, można by tak to powiedzieć, prawda? Prowokator niemiecki ogłosił tam w grupie tam szerszej ludzi, ogłosił to niepodległą Ukrainę, dzięki czemu Niemcy mogli sobie wychwycić szereg Ukraińców, którzy ulegli tejże prowokacji tego zawodowego szpiega. Według CIA zawodowego szpiega. To właśnie dosyć ważne, dlatego że no to jest prawda, że też nie wszyscy Ukraińcy na początku chcieli jakby powielać tutaj pewne ekstremistyczne i terrorystyczne działania Bandery. Były też takie prodemokratyczne ruchy, które po prostu chciały metodami demokratycznymi walczyć jakąś o sprawę ukraińską, ale to zostało wszystko przejęte właśnie przez środowiska banderowskie. No to inny temat, jeszcze na taką analizę historyczną. Tutaj chciałem przejść do tego... Ale... Tak, i chciałem ten temat nacjonalizmu przekierować na tą rozmowę Harariego ze Snyderem, która jest swoją drogą moderowana przez Anna Applebaum. To też bardzo ważne, bo ona też związana właśnie z Yale, czyli tutaj jakby też sugestia, tak, z czym mamy do czynienia. Tak.
I Harari tam stwierdza, że Ukraińcy, czyli 2 marca, już udowodnili, że ich nacjonalizm jest dobry. Że możliwe jest połączenie liberalizmu z nacjonalizmem i tą dobrą syntezę tak rozumianej idei narodowej, to właśnie Ukraińcy teraz, czy już 2 marca, pokazują na Ukrainie, że to jest to, że to jest ten dobry nacjonalizm. Tak, żeby się państwo zrozumieli to. Są nacjonalizmy, które są dobre, nawet w oczach globalisty. No i właśnie, tam czytam, jest jakieś większe uzasadnienie tego faktu, jak to Harari, bo to rozumiem, Harari i Snyder się też z tym zgadza właśnie w sprawie tego ukraińskiego nacjonalizmu. Jak on to tłumaczy? Czy oni tam przedstawiają jakieś więcej faktów, jakieś rozumowanie w związku nie, z właśnie, tym? Właśnie nie, tam w tej rozmowie 2 marca nie ma tego szerszego uzasadnienia. Harari mówi, że to zrozumienie, że nacjonalizm jest sprzeczny z liberalizmem, jest błędem i jest istotą wojny kulturowej na Zachodzie. Znaczy, wojna kulturowa na Zachodzie ma miejsce, ponieważ ludzie błędnie myślą, że nacjonalizm i liberalizm zawsze sprzeczny. Czyli to jest dużo głębsze, tak? W sensie tak globalista patrzy i mówi, jakby ludzie rozumieli, że liberalizm i nacjonalizm można ze sobą połączyć, to by nie było wojny kulturowej. No, to jest takie wiekopomne stwierdzenie, można by powiedzieć. Wszyscy żyliby w zgodzie, gdyby zrozumieli, że nacjonalizm i liberalizm może ze sobą współpracować. Natomiast takiego głębszego uzasadnienia nie ma. Co wydaje mi się było zadaniem dla Snydera, aby to uzasadnienie przedstawić i w ramach tego kursu na historię nowoczesnej, współczesnej Ukrainy przedstawił no, takie słowo modne, a przez Karonia, którego tutaj widzowie na Banbaj chociażby pewnie kojarzą, było określone jako takie bardzo istotnie negatywne coś, no ale w ramach przedstawia taki dyskurs między różnymi myślicielami ukraińskimi. Natomiast istoty tego, co jest właśnie nacjonalizmem i jak to rozumieć, jest wiele obliczy tego. Przedstawia pewne koncepcje, jak naród się tworzy. Snyder ma taką metodę, że stawia pytania i pokazuje, jak różne strony tego dyskursu na te pytania odpowiadają. Co zrobić z ludźmi w mieście? Czy jak podejść do kwestii rozwoju burżuazji w mieście? Jak podejść do kwestii rozwoju chłopów? Ich unaradawiać, nie unaradawiać, włączać, wykluczać i tym podobne. Więc przedstawia też w pewnym momencie, jest szereg tych myślicieli ukraińskich tam przedstawionych. Natomiast wydaje mi się, że taką kluczową dychotomię stanowią postulaty Donzowa i z drugiej strony Rudnickiego. Donzowa my tu pewnie kojarzymy, ty pewnie kojarzysz, to może oddam ci głos na chwilę, żeby nie było długiego monologu z mojej strony. No to on przedstawił taką dosyć też skrajną mimo wszystko doktrynę ukraińską, żeby działać tak w sposób no bezpośredni, żeby po prostu ta jego myśl też usprawiedliwiała niby te czystki etniczne właśnie, że naród ukraiński ma prawo do tego, żeby eliminować pewne jednostki, jeśli dobrze wszystko rozumiem. Tak, tak. Taki znany swego czasu, nie wiem czy dalej ludzie kojarzą, był Dekalog Donzowa. To znaczy dekolog ukraińskiego nacjonalisty napisanego przez Donzowa, była wersja ocenzurowana, potem w nieocenzurowanej de facto było napisane, że nie Ukraińców można oszukiwać, a nawet mordować, żeby zrealizować interes narodowy Ukraińców. Więc czystka etniczna jest tak jakby tego wysuniętą, daleko idącą konsekwencją
jeżeli takim dekalogiem się posługujemy, no to czystka etniczna jest w granicach normy, że tak smutnie powiem. Też warto zauważyć, bo to jest takie podobieństwo między takim myśleniem, jakim jest między innymi w Talmudzie albo w jakichś skrajnych rasistowskich rozwiązaniach, między innymi tak jak w jakiejś doktrynie nazistowskiej, że jest różnica pomiędzy nami, jakimiś, nie wiem, gojami czy czymś w stylu, a resztą ludzi po prostu, że na przykład właśnie też jak w niektórych interpretacjach Talmudu i takich skrajnych, to no też nie chcę mówić, że wszyscy Żydzi coś takiego uznają, ale są takie skrajne interpretacje tego Talmudu, w których jest coś takiego, że goj może być oszukany przez Żyda i wtedy jakby to Żyd nie popełnia grzechu, że to jest naturalne, że można oszukiwać goja. I właśnie w tych interpretacjach wynikłych z tego, z myśli dońcowej, jest coś podobnego. To znaczy, że Ukrainiec może po prostu oszukiwać i że oszustwo jest pewną formą działania. I to moim zdaniem później widać też w pewnych dalszych działaniach Bandery, gdy on mówi coś takiego, że trzeba faktycznie dążyć do jakiegoś radykalnego, autorytarnego państwa, ale można wziąć demokratyzację jako narzędzie. Czyli można użyć tej demokratyzacji, mówić, że się jest demokratą i tak dalej, ale że to jest tylko formą pewnego narzędzia, a w rzeczywistości najważniejszy jest ten cel Wielkiej Ukrainy i ten cel działania dobra dla Ukraińców. Myślę, że to też taka ważna rzecz, że właśnie te środowiska banderowskie tak z definicji mogą oszukiwać po prostu. Zupełnie też inaczej można powiedzieć, cel uświęca środki, nie? Mhm. No właśnie tak. Jeżeli cel jest sławetny a propos Ukrainy, no to środki mogą być zbrodnicze, tak? No bo cel uświęca środki. Natomiast Snyder w tym wykładzie stwierdza, że w zasadzie to Doncow przegrał na Ukrainie, a koncepcją podejścia do narodu, która wygrała i na Ukrainie, i w Ameryce Północnej, nie precyzuję, co ma na myśli, mówiąc, że w Ameryce Północnej ta koncepcja wygrała, ale tym zwycięzcą jest Iwan Rudnicki. Iwan Rudnicki, ja go nie znałem wcześniej, to znaczy nawet jak mi gdzieś kiedyś mignęło jego imię i nazwisko, no to nie zapamiętałem. Więc traktuję wykład profesora Snydera jako źródło mojej wiedzy o tym ukraińskim myślicielu. Ale wpierw tym ukraińskim może byśmy się na chwilkę zawiesili, bo jego babcią była Żydówka, która się posługiwała jidysz. Jego dziadkiem był Ukrainiec, który zgodnie z opisem profesora Snydera w miarę szybko umarł, więc nie miał za bardzo wpływu na wychowanie dzieci. Przy czym ta babcia Rudnickiego miała 5 dzieci, więc jednak trochę musiał żyć, żeby się zdążyło 5 dzieci urodzić. Językiem jej był ten jidysz, jego był ukraiński, a językiem domowym był język polski, bo mieszkali w no właśnie, Galicji, tak? Czyli może w Haliczynie. Milena Rudnicka jest córką tej babci, a zarazem matką Iwana Rudnickiego, więc widać, że Iwan Rudnicki z jakichś przyczyn, nie wiem, z jakich, nie odziedziczył nazwiska po własnym ojcu. Nie mam pojęcia, kto jest ojcem Rudnickiego. Wiem tylko, że jego matką była ta chyba Milena Rudnicka, która była działaczką ukraińską, ale również feministyczną w dwudziestoleciu międzywojennym i była posłem do parlamentu II RP. I ten Iwan Rudnicki jest tym ukraińskim myślicielem, którego koncepcja nacjonalizmu czy podejścia do narodu wygrała i na Ukrainie, i w Stanach Zjednoczonych. A ta koncepcja sprowadza się do tego, że o tym, czy ktoś przynależy do narodu ukraińskiego, czy do rosyjskiego, czy do polskiego, czy jakiegokolwiek innego, decyduje, tam jest political act albo political commitment, czyli takie zaangażowanie polityczne, praktyczne działanie człowieka. To, co człowiek de facto robi. Nie jakie ma korzenia, nie jak co deklaruje, ale co de facto robi.
jeżeli de facto działa na rzecz państwa ukraińskiego, to jest Ukraińcem. I koniec. Tak, to jest, myślę, to podstawowa wniosek z tego, co profesor Snyder tam opowiada. Więc można sobie wyobrazić, że sytuacja wojny wymusza na mieszkańcach Ukrainy jakieś polityczne działanie, jakieś zaangażowanie, jakiś commitment. Mieszkańcy Ukrainy sytuacją wokoło są zmuszeni do podjęcia decyzji, czy są de facto Ukraińcami, czy nie. To Filip. Według tej doktryny, jakby ten nacjonalizm jest jakby taki naturalny i tak by nie wynika z takich pobudek, powiedzmy, rasowych, jak ten niby zły nacjonalizm, tylko jest takim naturalnym efektem pewnych działań przejętych jakby przez Rosję, jeśli dobrze, tak, dobrze rozumiem. No, Rosję, panie Załęckiego, no cokolwiek. Ale tak naprawdę przez każdego człowieka, tak? Każdy człowiek, który działa, no to realizuje się jako Ukrainiec albo się nie realizuje jako Ukrainiec. Tak? Jak się realizuje jako Ukrainiec, to jest Ukraińcem. Z tym zastrzeżeniem, że profesor Snyder tam dopowiada, że to nie jest tak czysto wola człowieka tak nie działa, że tak powiem, abstrahując od historii życia poszczególnych ludzi, to znaczy każdy musi mieć jakiś, żeby móc podjąć decyzję i swoim działaniem, aktem politycznym pokazać, że jest Ukraińcem, no to musi mieć ku temu jakieś przesłanki, to znaczy albo musi mieszkać na Ukrainie, albo mieć, nie wiem, chociaż jedną babcię albo jednego dziadka Ukraińca, no musi być jakaś podstawa materialna, taka faktyczna, żeby móc stwierdzić, że jestem Ukraińcem, czyli jakby teraz na Ukrainę pojechał jakiś Singapurczyk i nagle by zaczął działać jak Ukrainiec, to byłoby za mało, tak? Aż tak to nie działa w tej koncepcji. Aha, bo już przez chwilę myślałem, że każdy jest Ukraińcem, czyli ci, co popierają Ukrainę teraz, to także są Ukraińcami według tej wersji. Nie, to są tylko słudzy narodu ukraińskiego. Aha. No, rozumiem. Mi to w tej wersji jakby nie pasuje jedna rzecz, bo jakby rozumiem te zasady, chociaż no w sumie nie wiem, dlaczego to nazywać nacjonalizmem jako takim, bo to jest jakieś takie stworzenie takiej dziwnej hybrydy. Ale tylko tak mówię, bo to bardziej chodzi o to, kto jest częścią narodu. I widzisz, dzięki temu można uniknąć tych złych konsekwencji Donsowa, tak? No bo jeżeli swoim działaniem, mając jakiś tam punkt zaczepienia na Ukrainie i swoim działaniem, pracując na rzecz Ukrainy, stajesz się Ukraińcem. Więc nawet jeżeli ktoś posługuje się tym dekalogiem Donsowa, to już nie ma przesłanek, żeby ciebie eksterminować. Rozumiem. Mimo wszystko tak brzmi to wszystko trochę jak taki wybieg, no ale zastanawia mnie jedna rzecz w związku z tym. No bo można tak faktycznie stwierdzić, że jest ta, nie ma, że to, ta doktryna i takie podejście jakby trochę neutralizuje te złe wpływy Dońcowa i jakby innych ideologów, no ale mimo wszystko znaczna część tych takich nacjonalistów wychwalanych przez Harariego i Snydera bezpośrednio się jednak odnosi do Bandery. Mimo wszystko są te marsze na cześć Bandery. Wcześniej Bandera był jakiś czas jeszcze odznaczone oficjalnie przez państwo ukraińskie, to później zostało niby odebrane, no ale nadal są te pomniki, Bandery i tak dalej. W zasadzie nie ma jakiegoś takiego odejścia od tego kultu Bandery jako takiego. To czy Snyder to jakoś tłumaczy w ramach tego? Bo niby to wytłumaczył doktrynalnie, ale z drugiej strony ten kult taki widzimy. Cisza jest w tym temacie. W późniejszej, że tak powiem, częściach wykładu, tam jest duży akcent położony na tą pomarańczową rewolucję, a potem na Majdan ten roku 14, czy 13 też było. Zaczął się 13, ale główne właśnie akty były 14. Tak. Więc oni w zasadzie, bo to jest kurs Snydera, ale przychodzą prelegenci, którzy są gośćmi, również profesorowie, ale nie tylko, którzy szczegółowe aspekty różne omawiają. Więc ten akcent, jeśli chodzi o współczesność, jest położony na
właśnie te dwa, czyli pomarańczową rewolucję i tą Euromajdan później, zarazem jest wskazane, że, bo może trzeba by to powiedzieć wcześniej, Rudnicki był znajomym, współpracownikiem, może to była nawet jakaś głębsza relacja, nie jestem pewien, bo sam tego tematu nie badałem, więc by się przydał naprawdę jakiś solidny historyk, który by Rudnickiego prześwietlił, ale to był najprawdopodobniej dobry znajomy Giedroycia. Czyli, a zarazem Snyder przedstawia powstanie Ukrainy na początku lat 90. jako coś, co mogło mieć miejsce, ponieważ Giedroyć i ludzie związani z kulturą paryską i powiedzmy polscy intelektualiści, jak właśnie Giedroycz, Kuroń na przykład, też taki polski intelektualista. Pewnie Michnik też jest tam polskim intelektualistą oczywiście. To właśnie ta grupa ludzi zdała sobie sprawę, że istotą problemów Polski są aspiracje imperialne. I to, że polscy intelektualiści wyzbyli się aspiracji imperialnych i dali zielone światło do powstania państwa ukraińskiego, czyli przekształcenia powiedzmy Republiki Sowieckiej w Ukrainę tak po prostu, bez roszczeń ze strony Polski do rewizji granic, do przesunięcia granic, żeby nie wiem, oddajcie Lwów Polsce, tak? No to nie. Polscy intelektualiści, tam właśnie mówię Michnik chociażby, rezygnują z imperializmu i to daje szansę, żeby się Ukraina usamodzielniła. I oczywiście przechodzi pewne kryzysy związane z gangsterskim kapitalizmem, z prorosyjskimi oligarchami i tym podobne, no ale następuje pomarańczowa rewolucja, Euromajdan i teraz jest pewnie ta kropka nad i, kiedy Ukraina się może do końca wyswobodzić spod wpływu rosyjskiego imperializmu. Ciekawe, zwłaszcza te związki z Giedroyciem, to jest taka postać, którą ja też badam. On miał bardzo duży wpływ na tak zwaną opozycję demokratyczną i na sposób myślenia opozycji demokratycznej. I to już trochę zaznaczyłeś, mówiąc m.in. o Kuroniu. No ale też inne postacie były inspirowane bezpośrednio przez Giedroycia, co zresztą widzimy w obecnej tak zwanej polityce jagiellońskiej. Chociaż nie wiem, czy to jest do końca polityka jagiellońska, bo polityka jagiellońska by jeszcze sugerowała, że faktycznie ekspandujemy na ten wschód, ale z jakąś myślą o Polsce mimo wszystko. Tutaj ja do końca nie widzę tej myśli o Polsce w działaniach obecnych polityków, dlatego to jest trochę nadużywanie mówienie, że to jest polityka konkretnie jagiellońska. No dobrze, śledzi nas bardzo dużo osób, jak na nasze streamy, bo widzę, że aż 135 osób jest na żywo, czyli w sumie rekord moich streamów, jaki kiedykolwiek robiłem. Było parę głosów na czacie, ale nie było takich konkretnych pytań, dlatego czekam, gdy ktoś będzie miał konkretne pytanie, no to warto zadać, bo myślę, że to jest czas, żebyśmy mogli sobie posłuchać jakichś pytań naszych widzów. Tak, korzystając z okazji, sobie zapamiętaj swoje pytanie, to ja jeszcze zreferuję jeden element związany z tą rozmową między Hararim a Snyderem, ale to tak naprawdę chodzi o taką deklarację Ann Applebaum na samym początku. Ona mówi, że właśnie spotykamy się tutaj w gronie i tak mówi, stara się stworzyć taką metaforę, że West Coast spotyka się z East Coast i razem z Tel Awiwem czy Izraelem, nie pamiętam jak tam określenie dokładnie używa. Czyli mamy czas A i potem dopowiada, ale na pewno nas Europejczycy słuchają. Więc mamy taką metaforycznie przedstawioną koncepcję, w ramach której zachodnie wybrzeże, no to powiedzmy Kalifornia, Dolina Krzemowa i ten taki progresywizm taki mocny, tak, to Kalifornia. Profesor Snyder jest w New Haven, czyli na Yale, czyli Nowy Jork, tak też można powiedzieć, czy to Wall Street, tak, czyli mamy Big Tech, Wall Street i Tel Awiw jako trzy strony ustalające konsensus w temacie Ukrainy 2 marca, a wy Europejczycy słuchajcie, co my tutaj mówimy. Myślę,
myślę, że ciekawe, też właśnie warto się przyjrzeć działaniom tych wszystkich big tech. Zanim jeszcze przejdziemy dalej do ewentualnie następnych pytań albo do innych kwestii, to ja chciałem powiedzieć jeszcze tak trochę, że na temat naszego działania co do Alter Historii staramy się nagrywać jak najlepsze materiały. Ten materiał jest robiony taką techniką, powiedzmy, jeszcze dosyć prymitywną, bo to po prostu stream internetowy i tak dalej, ale staramy się też profesjonalizować niektóre nasze nagrania. Między innymi realizuję teraz materiał na temat bandery, który będę chciał zrobić, żeby był tak maksymalnie profesjonalny, ale do takich profesjonalnych rzeczy potrzebujemy lepszego studia nagraniowego. Niedawno uruchomiliśmy zrzutkę razem z kanałem Ringraf TV dr Anny Mandreli, żeby założyć na studio takie w Katowicach takie studio, w którym moglibyśmy realizować zupełnie profesjonalne nagrania. Jakby ktoś chciał nas wesprzeć, to bardzo zachęcam, link jest w zrzutce. No obiecujemy, że będziemy realizować coraz lepsze materiały dzięki temu. Zresztą widać, że staramy się tutaj realizować i poruszać tutaj tematy niestandardowe, tematy niepoprawne politycznie. Dlatego zachęcam. Zachęcam, później jeszcze pod koniec materiału puszczę taką krótką prezentację dotyczącą tego. Okej, okay. Widzę, że dalej jest rozmowa na czacie, natomiast nie ma konkretnych pytań. To chciałem tak w sumie zagadnąć co do poruszanego wcześniej Schwaba. On był ostatnio taki popularny. Stwierdza się, że wiele takich kwestii, które są podejmowane w polityce, za nimi stoi właśnie Schwab. Harariego niby się identyfikuje z tym Schwabem i tak dalej. To jest jednak taka ciekawostka, że uczestnikiem tych spotkań Schwaba wcześniej był na przykład Władimir Putin. No i właśnie, czy tak na przykład takim osobom jak Snyder albo sam Harari i tak dalej wcześniej nie przeszkadzała zasadniczo obecność Putina jako tako w tych środowiskach? On wcześniej jakby nie był wykluczony w ogóle z tych środowisk. Dopiero nagle, gdy się zaczęła wojna, Putin dostał takiego bana i dopiero wtedy zaczęła się taka akcja z tym takim no, zupełnym zaprzeczeniem i wyrzuceniem Rosji spoza jakiegoś funkcjonowania w ramach cywilizowanego państwa. No ale w związku z tym pojawiły się takie wnioski, że być może sama ta wojna jest po prostu jakimś efektem ustawki ze strony takich globalistów. Gdy spojrzymy, kto na tym zarabia, to jest taka bardzo duża ciekawostka. To znaczy na przykład, gdy spojrzymy na finansowanie różnych na przykład broni i tak dalej, to okazuje się, że zarabiają często na tym różne amerykańskie korporacje, między innymi korporacja BlackRock, która powstała na podstawie korporacji Blackstone. No oni oczywiście finansują później zbrojenia przez różne inne inicjatywy i tak dalej. No i dla takich organizacji najważniejsze jest to, że po prostu żeby broń powstawała. Kto tam wygrywa na tych wojnach, kto ginie, to ich nie obchodzi. No ale grunt, żeby ta broń jako taka powstawała, bo to jest oczywiście zysk, bo są jakieś zlecenia publiczne i tak dalej. Ja taki o dużym takim wpływie między innymi właśnie firmy Blackstone na zbrojeniówkę mówię w materiale, który będzie opublikowany dzisiaj na moim kanale na YouTubie. Co ciekawe, ten materiał jest jeszcze archiwalny sprzed wojny na Ukrainie, ale tam właśnie wykazuje, że być może różne konflikty są finansowane przez tego typu organizacje, jak jakiś, nie wiem, Blackstone, BlackRock i tak dalej. A co się niedawno okazało, że już pierwszą taką firmą, która zamierza inwestować w Ukrainę, jest właśnie firma BlackRock, czyli widzimy, że tutaj tego typu korporacje mogą w różny sposób na tych wojnach skorzystać. No i być może... To ja może tu zaspoileruję, a nie wiem, czy to tam jest w tym materiale, ale... Bo mówisz BlackRock, Blackstone i tu ktoś się może pogubić, to historycznie Blackstone się było założone wcześniej, natomiast aktualnie BlackRock jest największą funduszem inwestycyjnym na świecie, a historia BlackRock rozpoczyna się od, przynajmniej w tej historii oficjalnej, od linii kredytowej od Blackstone, czyli Blackstone kredytuje powstanie BlackRock 5 milionów dolarów, od 5 milionów dolarów do największego funduszu inwestycyjnego na świecie, czyli ten, tu Filip mówi trochę Blackstone, trochę BlackRock, to potem może na offline warto sobie powtórzyć ten fragment wypowiedzi, czy sobie uporządkować, ale warto pamiętać, że Blackstone, nie byłoby BlackRock bez wsparcia Blackstone.
To w każdym razie wrzucam pod taką ogólną dyskusję możliwość tego, że różnego typu wojny są po prostu sponsorowane z zewnątrz przez różnego typu korporacje, jako taka płaszczyzna pewnych wyjaśnień. Znaczy, chciałem też zaznaczyć, że jakby w ogóle nie usprawiedliwiam Rosji na przykład i tak dalej, ja nikogo tutaj nie popieram, tylko jakby doszukam po prostu różnych przyczyn, rozglądam się za czymś. Ja nie jestem jakby z tych jakby ludzi, którzy sugerują, że Rosja ma rację walcząc z NATO i tak dalej. Jestem jak najbardziej przeciwko takiemu ujęciu. Po prostu dla mnie niektóre fakty wojenne są niezrozumiałe i staram się po prostu szukać różnych, także innych przyczyn. Dobrze, pojawia się... Może tak powiedział, takie szybkie pytanie pana Pawła Kaczora na czacie. Czy będą dalsze odcinki dotyczące popkultury? Oczywiście, to właśnie nawet nasz kanał się głównie w tym specjalizuje ostatnio. Będzie najprawdopodobniej na żywo, na YouTubie bardziej, odcinek o The Doors. Później oczywiście ten odcinek wrzucimy także na Banbaya. Ja mam także już nagranych wstępnie parę innych odcinków dotyczących popkultury. Będziemy jak najbardziej kontynuować serię popkulturową. Osobiście się nie mogę doczekać tego The Doors. No myślę, że będzie bardzo ciekawe, dlatego zachęcam do śledzenia nas zarówno tutaj, jak i na YouTubie. Oczywiście no jest takie zagrożenie, że z czasem dostaniemy na YouTubie bana, ale jestem z tego zdania, że należy jak najszerzej propagować swoją działalność, dlatego mam konta no, na różnych serwisach, nawet na TikToku ostatnio staram się działać. Mój film na temat Telema Partners i filmy Moderna tam na razie dosyć dobre zasięgi ma i nie zostały jeszcze moje konta usunięte, dlatego liczę, że i tam będę mógł prowadzić jakąś narrację. Ale w każdym razie, jak ktoś tam używa innych społecznościówek, to zachęcam też do subskrybowania. Oczywiście Banbaj jest najlepszy pod tym względem, że tu mamy pełną wolność słowa i możemy jak najszerzej rzeczy prowadzić. Na przykład tego materiału bym się trochę bał wrzucać na swój kanał na YouTubie, ale jeszcze zobaczymy, może jeszcze jednak trafi na YouTube. Tak, to może odniosę się wpierw do tej części robienia biznesu na wojnie. To ja bym jednak uznał, że to jest cel operacyjny trochę niższego rzędu. Wyszedłbym jednak z założenia, że tym celem kluczowym jest albo pokonanie, albo podporządkowanie sobie Chin. Czyli mamy szeroką perspektywę rywalizacji hegemonicznej między Chinami a Rosją. Między Chinami a USA. Jeżeli ktoś chce wierzyć, że jest już ten rząd światowy dopięty i Chiny i USA to jest to samo i Schwab rządzi Chinami i tym podobne, to nie ma problemu. To wystarczy zrozumieć, że nawet w ramach tego rządu światowego może być realizowany proces dialektyczny, w ramach którego Chiny będą używane jako ten straszak po naszej stronie, a po stronie chińskiej będzie USA używana jako straszak. Więc nawet jeżeli ktoś uważa, że tak powiem, że to i tak jest wszystko jedno, to mimo to dobrze jest zauważyć, że tym kluczowym elementem jest ta rywalizacja hegemoniczna, a nie realizowanie biznesu konkretnego jakiegoś na Ukrainie, bo to jest mniejsza skala. Ale, i tutaj takie ale dopowiadam, tak, ja mam dwie hipotezy, które wzajemnie się uzupełniają i odpowiadają w efekcie takie idealna teoria spiskowa, logicznie spójne, trudno zaprzeczyć, nie ma dowodów, bo przecież nie mam, bo skąd, przecież nie mam materiałów z gabinetów CIA i nigdy nie rozmawiałem z Patruszewem, tak jak Komorowskiemu się zdarzyło na przykład, no to nie mam takich źródeł. Natomiast pierwsza hipoteza jest moja taka, że w ramach rywalizacji hegemonicznej między Chinami a USA takim celem istotnym po drodze jest zniszczenie Iranu i Rosja miała w tym pomóc. Druga hipoteza, że wojna na Ukrainie rozpoczęła się w ramach porozumienia amerykańsko-rosyjskiego, w ramach którego Ukraina miała być zapłatą za to, że Rosja pomoże w wojnie z Iranem, ale to porozumienie zostało zerwane. Co się działo w marcu?
W marcu profesor na Yale, nie Snyder, tylko inny, wraz ze swoją grupą badawczą, szeregiem doktorów i doktorantów, przygotował listę hańby korporacji, które nie wycofały się z Rosji. A między innymi Halliburton, czy Baker Hughes, czy Szum, dobra, to trzeci zawsze się mylę, to nie będę mówił. I tam jeszcze było więcej, były cztery takie duże, znaczy trzy, o trzech się mówiło głośno w mediach, a była jeszcze czwarta, która była na liście, a nie była wymieniana w mediach, tej nazwy też niestety w tym momencie nie pamiętam. Firmy technologiczne z branży wydobywczej, coś, co jest kluczowe dla Rosji, bo sami nie dysponują technologiami, żeby rozwijać, tak, żeby bieżąco wydobywać i sprzedawać, tak, ale jak się coś zepsuje, to niekoniecznie naprawią, a żeby nowe surowce naszykować do wydobycia, no to potrzebują tych firm technologicznych. Więc profesor na Yale zrobił taką listę hańby, po czym cały szereg globalnych korporacji, w tym te technologiczne, się wycofały z Rosji. Było kilka wyjątków, o to byłoby ciekawe, na przykład nie wycofał się Koch Industry. Koch Industry, tam jakąś tam inną markę, fabryka w Rosji. Też jakaś tam, może to nawet branżą technologiczną, ale taki przemysł po prostu. Koch Industry był, inaczej, długoletnim współpracownikiem Koch Industry był Mike Pompeo. Więc to jest taki sznyt syjonistyczny, powiedzmy. W każdym razie odpowiedzią Rosji, Putina na to wycofywanie się tych globalnych korporacji z Rosji było ogłoszenie, że węglowodory z Rosji kupujemy tylko w rublach. Potem zostało trochę pozmieniane, w zasadzie można w euro, ale trzeba mieć konto założone w Gazprom Banku i tam już Gazprom Bank dokona przewalutowania. No i to był marzec, czyli tak ja, moja hipoteza była taka, że szef CIA Burns był w Rosji chyba w listopadzie albo w październiku, to może był roku 21. Tam coś ustalili, potem Anglosasi, głównie Wielka Brytania, dostarczała broń na Ukrainę. W różnych państwach, w szczególności tych zaangażowanych w pomoc Ukrainie, wycofało się z polityki pandemicznej. W niektórych przypadkach z dnia na dzień. Niemcy byli już wtedy pokazywani palcem jako ci, którzy nie dają zgody na to, żeby transporty uzbrojenia z Anglii docierały na Ukrainę. Co ciekawe, potem wyszło to fake news, bo Wielka Brytania w ogóle nie zapytała się Niemców o to, czy przypuszczą. Mamy tą rozmowę 2 marca, o której rozmawialiśmy, Harari ze Snyderem, i mniej więcej w tym samym czasie były jakieś rozmowy pokojowe, któremu miał patronować Natali Bennett, premier ówczesny Izraela, który ostatnio zaczął mówić, i tu mam dwie wersje, bo ja tam tego hebrajskiego nie rozumiem, więc przepraszam, nie zweryfikowałem 4,5-godzinnego wywiadu po hebrajsku, zdaje się. Ale jedni mówią, że twierdzi, że to Boris Johnson, a inni twierdzą, że to Stany Zjednoczone zablokowały de facto porozumienie pokojowe na początku marca między Zełenskim a Putinem, ponieważ Zełenski to już się ponoć zgodził na to, aby zrezygnować z aspiracji natowskich, a Putin ponoć się zgodził, żeby zrezygnować z denazyfikacji. Ja słyszałem, że to zostało zanegowane przez Biały Dom, że to nie jest prawdziwa informacja. O, wiadomo, że to nie jest prawdziwa informacja. Dlatego mówię, pytanie, co będzie w podręcznikach do historii za 50 lat. No zobaczymy za 50 lat. Pojawia się pytanie pani Magdalena Nowakowska. Nie wiem, czy pytanie we właściwym miejscu, ale co z firmami software'owymi ukraińskimi, co przenoszą i pracowników, i siedzibę do Polski i co spokojnie działają, mimo że cała firma pełna ewentualnych poborowych? O, to pani jeszcze jest na starej mądrości etapu. Ostatnio, to chyba nawet ty, Filip, mi podesłałeś, co? Tą wypowiedź Baryłkowskiego. Tak, było coś. No, to tutaj Filip podzielił się takim linkiem, w którym pan Baryłkowski tłumaczy, jak to
z perspektywy ukraińskiej, my w tym momencie drenujemy siły życiowe z Ukrainy. I proszę, tutaj inny autor, współautor na Alter Historii taką tezę ma, że zwraca uwagę na to, że w starych czasach skutkiem przegranej wojny było przechwycenie kobiet i dzieci. Więc w tej chwili Polska wygrywa wojny z Ukrainą i przechwyciła kobiety i dzieci. Mhm. No też ciekawe. Tak w sumie, jak są takie bardzo krytyczne interpretacje wojny, to być może jednak jest jakaś logika i na przykład to, że do nas wjedzie masa tych Ukraińców, między innymi zdolnych Ukraińców z firm software'owych, będzie jakieś korzystne też z czasem dla Polski. Być może jednak ktoś na tym skorzystam i może nawet to jest jakoś przemyślane. Bo tu tytułem przewodnim naszej rozmowy jest ten, jak to tam globaliści na to wszystko patrzą, tak? Mhm. No to ja bym zwrócił uwagę na dwa komunikaty, czy dwie osoby, które pewien komunikat wypuściły. Pierwsza to jest Guy Verhofstadt, taki polakożerca z Belgii. Kiedyś to był naczelny, w tej propagandzie, która była u nas używana, to był taki naczelna pacynka niemiecka, która tutaj stara się Polskę zniszczyć. To pan Guy Verhofstadt dość niedawno, jak były te batalie o te leopardy, dopingował Polsce, żeby Polska przekonała Niemców, by ci wyrazili zgodę. I to przedstawiał jako właśnie pewien wspaniałą postawę Polski. To, że my walczymy o te leopardy dla Ukrainy, to jest coś wspaniałego z naszej strony, jednocześnie krytykując Niemców jako tych, którzy no, nie idą z duchem czasu, tak, nie rozumieją realiów i nie chcą tych leopardów wypuścić. I czyli to takie Polska jako ciągnąca Europę Zachodnią i świat na wojnę na Ukrainę, to jest coś dobrego, bo trzeba tą wojnę kontynuować, tak? Ale drugi komunikat i ten komunikat Verhofstadta ja bym nazwał powiedzmy komunikatem marksistów i rytu francuskiego, na zachodzie rytu francuskiego. Z kolei drugi komunikat i ten komunikat bym nazwał komunikatem syjonistów, bo syjoniści chcą wojnę z Iranem przecież, więc Rosja jest im potrzebna. I to jest komunikat wygłaszany w różnych miejscach przez pułkownika Daga McGregora, między innymi wygłosił to w telewizji Fox, ale też w tygodniku, zdaje się, The Spectator, taki konserwatywny pan pułkownik. Był kandydatem Trumpa, by zastąpić Johna Boltona. John Bolton to był typowy syjonista. Pan Doug McGregor jest bardziej takim amerykańskim izolacjonistą, no wojskowy izolacjonista, to trochę dziwnie brzmi, nie? Ale ja bym to jednak, a syjonista po prostu, będzie prościej rozumieć, co się dzieje. No i pan McGregor tam w telewizji Fox w zasadzie razem z panem dziennikarzem stwierdzili, że jeśli Polska nie pociągnie świata na trzecią wojnę światową, to być może Polska potem zmusi USA, by pchnęła świat do trzeciej wojny światowej, bo jedynymi siłami, które chcą trzeciej wojny światowej, to idioci w Białym Domu, czyli Biden i jego ludzie oraz Polacy. I to są ten sam komunikat z odwróconą oceną, tak? I Guy Verhofstadt, i Doug McGregor mówi mniej więcej to samo, z tym zastrzeżeniem, że Guy Verhofstadt nas poklepuje po plecach i mówi, dobrze robicie, a Doug McGregor mówi, do piachu z wami. Mhm. Pojawia się pytanie. Pytanie do Alter Historii zadaje z Dwojson Czerwono Pigułka. Czy będzie więcej przeróbek, jakie w ostatnim czasie wychodzą spod waszej ręki, a które to trafiają na Banbay? Dużo tych przeróbek było wcześniej na śląskiej telewizji. Ja teraz zaczynam pracować też nad autorską animacją pod tytułem Złodzieje Okrągłego Stołu. Pierwszy odcinek tej animacji również był wrzucony na Banbay. Mam nadzieję, że też się podobał. Widziałbym, że było dużo pozytywnych komentarzy. No ja generalnie nawet najbardziej lubię, bardziej niż zajmowanie się taką publicystyką, to lubię robić rzeczy fabularne. No i chciałbym po prostu też robić profesjonalne, pewne fabularne rzeczy.
mógłby nawet robić długie seriale, takie 20-minutowe, w takim w stylu jak robi Netflix, tylko wiadomo, oczywiście z dobrym przesłaniem. Tylko żeby to robić, trzeba mieć oczywiście profesjonalne studio, profesjonalnych montażystów i tak dalej. No i prawdę mówiąc, bym chciał do tego dążyć. Na razie możecie dołożyć jakąś cegiełkę do tego, czyli wesprzeć nasze studio, które staramy się zbudować razem z kanałem Alter Historia, z panią doktor Anną Mandrelą. No dobrze byłoby zatrudnić jakiegoś pracownika do montażu, żeby zacząć robić tego coraz więcej, jakoś starać się rozwijać, ale to będzie więcej przeróbek, będzie więcej autorskich animacji, będę starał się to robić. I jeśli mi się kiedyś uda, to będzie nawet z czasem, nazwijmy to prawicowy Netflix. Chciałbym coś takiego zrobić, to jest jeden z moich celów życiowych, żeby powstał prawicowy Netflix, po prostu z rozrywką na wysokim poziomie, stworzoną przez naszą stronę. Chciałem kiedyś doprowadzić do powstania czegoś takiego. Nie chcę ci może tutaj skrzydeł podcinać, ale to nie był taki już dominikanin, który tworzył katolickiego Netflixa. A, to nie wiedziałem, nie znam tematu. No mi się wydaje, że ojciec Szóstak to jakoś tak sobie reklamował jakieś zbiórki na jakieś właśnie przestrzenie wirtualne i internetowe, ale to może coś by się pomyliło. To nie wiem, nie słyszałem o tym projekcie, no ale ja myślę, znaczy no, wierzę w swoje jakby zdolności, myślę, że mogłoby to ciekawie wyjść, tylko potrzebuję jeszcze ludzi, którzy się tym zainteresują i którzy jakoś też wesprą projekt w pierwszej fazie. Można póki co wesprzeć wrzutkę, no zresztą widzicie, że my się bardzo staramy robić jak najlepsze materiały. Na razie to jest bardziej nasze hobby i taka pasja dodatkowa, żeby starać się robić te materiały coraz lepsze. Dobrze, widzę, że nie ma konkretnie więcej pytań. Pan Kaduceusz Polski pisze: nie zgadzam się, że ukraiński żywioł w Polsce z pretensjami terytorialnymi u nas już w Krymie będzie korzystny. Takie myślenie jest szalenie bezpieczne, moim zdaniem. No ja mówiłem jako jedną z takich opcji interpretacyjnych. Ja nie mówię, że też się z tym do końca zgadzam, ale że pojawiają się też takie. Ale takie to od razu powiem, ale tu nawet nie chodzi o to, czy to jest dobre dla nas. To chodzi o to, że jak już Ukraińcy przegrają tą wojnę, to będą mieli przeorany kraj, wiele poległych ofiar, Ukraińców na wygnaniu w Polsce i Polacy temu winni. Tu proszę to sobie zwrócić uwagę. I z ich perspektywy my będziemy wygranymi, którzy im zabrali ludzi. Mhm. Pojawiło się jeszcze parę pytań, tutaj do mnie pisał pan Przemysław Bagiński, oczywiście z nim też nagrywamy wywiady. Bezpośrednio do mnie pisał na czacie na Messengerze parę pytań, to zadam przynajmniej przykładowo. Ukraińcy w drugiej RP byli w bloku mniejszościowym. Jak wygląda relacja ruchów ukraińskich do innych mniejszości? Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie, Tomaszu? Aktualnie w Polsce? Czy... No. Też nie wiem, trzeba by to precyzować właśnie. No dobrze, jeszcze jest pytanie. Aktualnie mamy sytuację nadzwyczajną. To znaczy, jak tak rozmawialiśmy wcześniej, no to Ukraińcy teraz podejmują decyzję, czy są Ukraińcami, czy nie. Jeżeli ktoś zdecyduje, że on jest Kanadyjczykiem, no to pewnie tam w Kanadzie będzie Kanadyjczykiem, nie będzie Ukraińcem. Mhm. Czy po przesłuchaniu wykładów Snydera można powiedzieć, że to sympatyk Polski? Bo dostał oznaczenia w Polsce. Te oznaczenia, zdaje się, były związane z jego tą wcześniejszymi pracami badawczymi. Być może były w tym kontekście zasłużone. Natomiast ten wykład o tworzeniu współczesnej Ukrainy jest szczególnie dla mnie niepokojący w aspekcie wielkiego głodu na Ukrainie. Ten odcinek dla mnie był szczególnie niepokojący, ponieważ on tam trzy razy podkreśla, że jak Sowieci rozpoczęli kolektywizację w latach 30., to wtedy Ukraińcy rozpoczęli się obronę, bronili się przed kolektywizacją. No i Sowieci tam różnym tempem do kolektywizacji robili, natomiast Ukraińcy uciekali. Uciekali z tej Sowieckiej Republiki, uciekali do Polski. Wtedy też zrozumieli, że, to znaczy tak referuje, co mówi profesor Snyder, wtedy zrozumieli, że co prawda Polska nie akceptuje roszczeń państwowych Ukrainy, ale de facto z Polakami jest im najlepiej.
więc lepiej z Polakami niż z Sowietami, więc uciekali do Polski i zrozumieli, że lepiej niż z Polakami nie będzie. I adresowali wtedy do różnych instytucji państwowych, publicznych, polskich prośbę: zaatakujcie Sowietów. Sowieci kolektywizują, Sowieci nas zabijają, my już wolimy was niż Sowietów, chodźcie na pomoc. Zaatakujcie Sowietów, wyzwólcie sowiecką, Ukraińską Republikę Sowiecką. I Snyder ze 3 razy mówi: Polacy nie zaatakowali. Sowieci byli słabi, bardzo się tego bali, Ukraińcy chcieli z Polakami, a Polacy się nie zdecydowali. I to jest bardzo przewrotne, ponieważ on sam z siebie tego nie mówi, natomiast sami Ukraińcy, słuchając to, będą rozumieli, że wielki głód był spowodowany również między innymi biernością elit polskich, którzy nie wykorzystali szansy, nie zaatakowali prewencyjnie Sowietów, nie wyzwolili Ukraińców, którzy tam 2 lata później umierali z głodu. I Ukraińcy umierają z głodu, a Polacy podpisują pakt o nieagresji z Sowietami, gdzieś tam w 22 czy w 23, tam już później. I on tą narrację prowadząc, w efekcie ignoruje wpływy zewnętrzne, ze szczególnością wpływów amerykańskich. I tutaj się kłaniają prace Antonego Satona, którego polecam się zapoznać z nimi. W szczególności w tych latach, kiedy to Polacy nie pomogli Ukraińcom, którzy byli kolektywizowani na siłę, to w tych latach Amerykanie budowali przemysł rosyjski, sowiecki, wiedząc, że to będzie przemysł de facto zbrojeniowy. Wiedząc, że w tych fabrykach traktorów Sowieci produkują czołgi. Czyli, że tak powiem, winnymi tymi dodatkowymi obok samych bolszewików, Sowietów są Polacy, bo nie pomogli, a nie międzynarodowy przemysł, amerykański przemysł, amerykańska finansjera, amerykański wywiad, który w ten czy w inny sposób de facto w tamtym czasie pomagał Sowietom. I ślepota polskich historyków na pracę Antonego Satona powodują, że nie ma komu odpowiedzieć. Satona czytałem też w oryginale, to znaczy w tłumaczeniu, ale nie wiem, czy właśnie chyba no nie jest takim popularnym, powiedzmy, w takim mainstreamie historycznym. Tak, może tak dopowiem. Są też oczywiście inne źródła, tak? Tylko Saton jest tym takim symbolem najbardziej wyrazistym i tak dalej, taką pigułką w tym temacie. Pojawiło się tu jeszcze trochę komentarzy, nie ma jakichś konkretnych pytań, dlatego w sumie ostatnie pytanie, czy ktoś ma z czatu, jeśli nie, to zadam jeszcze ostatnie pytanie Przemysława. No, jest komentarz, że na Liquid Television się wzorujcie, a nie na Netflixie. Netflix zasadniczo nie byłby takim wzorem, tylko takim punktem odniesienia reklamowej. Co do Liquid Television, nie znam dobrze tematu, jeszcze się przyjrzę, o co tam dokładnie chodzi. Myślę, że to może być też ciekawe. Ojciec Szóstak tak bardzo odszedł od nauczania katolickiego. To modernistyczny pan ksiądz. No, racja już, to nie jest jakby temat główny, dlatego nie będę się nad tym rozwodził. Jest mowa o amerykańskie korpo rozkradające ich kraj będą u siebie mieli jak po upadku komuny. No to jest jakiś, rzeczywiście tak się dzieje, że te korporacje działają jak działają. Tak, ale bo to może nawet nie powiedziałem, bo w ramach tego niszczenia Ukrainy Rosja w tej chwili niszczy korupcję i oligarchów ukraińskich. Oligarchów ukraińskich i ukraińską korupcję, która do tej pory była blokadą dla zachodnich inwestycji i ten układ oligarchiczno-korupcyjny blokował możliwość drenowania ukraińskiej gospodarki. Przez zachodni kapitał. Rosja teraz to niszczy. A to bardzo ciekawy wniosek, taki sposób myślenia. Nie zwróciłem na to uwagi, że faktycznie to może być jednym z takich innych alternatywnych celów tej wojny. Nie zwróciłem na to uwagi, a bardzo ciekawy wniosek. Jeszcze. To prawie wprost mówił redaktor Hrabota w poranku RDC, jeszcze w październiku, gdzie mówił, że warunkiem wsparcia Ukrainy w obudowie jest likwidacja wpływów oligarchicznych i walka z korupcją. Tak jak teraz Unia Europejska uzależnia Fundusz Odbudowy, którego ja bardzo nie lubię. O tym robiłem wywiad, był chociażby we Wrealu 24 z Krzysztofem Łukszą.
wrzesień, październik 2020 roku był ten wywiad we Wrealu. Ale tak czy inaczej, to już weszło w życie, jest realizowane i warunkiem przekierowania pieniędzy jest praworządność. Tak? No, Ukraińcy mają walkę z korupcją jako ten warunek, a de facto likwidację tych barier korupcyjno-oligarchicznych, które blokowały do tej pory dronowanie Ukrainy. Mhm. Może inaczej powiedzieć. Ukraina była, że tak powiem, rezerwuarem dla ukraińskich oligarchów, tak? I teraz oni znikną. No to ciekawe. Bardzo ciekawy wniosek. I tak kojarzy się z tymi klubami ukraińskimi. Właśnie jesteś, to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego jest tak, że no Polska mimo wszystko jest bardziej rozwinięta, a z drugiej strony na przykład ci oligarchowie ukraińscy są w stanie zorganizować dobre kluby piłkarskie. To jest niby takie, no niby nieważne, ale z drugiej strony no też wpływa na jakąś pozycję Ukrainy i tak dalej, że ona ma te kluby piłkarskie. No i to pokazuje, że ci oligarchowie nie myśleli tak jak ci jacyś polscy Polacy, tylko żeby tylko tak nakraść i najwięcej na zachód, a mimo wszystko chcieli coś dobrego dla Ukrainy zbudować. No, oczywiście też bardzo dużo dla siebie chcieli, no ale właśnie dla siebie i te przy okazji dla siebie zbudować te kluby piłkarskie, które mimo wszystko będą zapewniały jakiś prestiż Ukrainie. To takie, taka ciekawostka. Wiesz, to ja tak sobie zażartuję, że tam na Ukrainie było wielu ukraińskich oligarchów, a w Polsce jest jeden. Czy był jeden? Może było kilku, ale chyba taki jeden znaczący został wciąż. Bo chodzi o lokowanie głównych swoich biznesów. Jeżeli masz większość swoich biznesów, na przykład masz telewizję, masz telekoma, masz firmy, w których robisz badanie i rozwój i masz te swoje firmy ulokowane w Polsce, to w twoim interesie, jakiego takiego oligarchu jest to, aby to państwo nie upadło. I można patrzeć na oligarchów jako złych ludzi, którzy wysysają energię i siły i tak dalej z ludu, który tam mieszka i pracuje. Można tak na to spojrzeć, ale z drugiej strony, jeżeli ten oligarcha ma tam właśnie ulokowane swoje biznesy, to on będzie walczył o to, żeby kraj nie upadł, bo jak upadnie, to i on zostanie zniszczony. Mm-hmm. No to ciekawe, dobrze, musimy przechodzić do końca, bo też niestety mam ograniczoną liczbę czasu, inaczej moglibyśmy w sumie jeszcze dłużej porozmawiać. Przemysław jeszcze pyta, czy Harari w rozmowie zabiera głos z perspektywy, której ma formalne wykształcenie, czyli historia służb specjalnych w renesansie, a jeśli nie, to z jakiej paki jest autorytetem do rozmowy o Ukrainie? Bo znajduje się w tym... Na zachodnim wybrzeżu. To jest pewnie ten przyczyna tego autorytetu. Nie, przepraszam, w Tel Awiwie. Tak, to Anna Applebaum jest na zachodnim wybrzeżu. Czyli jest rozmówcą z Izraela. To jest chyba to w takim wypadku. No ciekawe, to czasem być może wystarczy, a przynajmniej zapewne drogę do szybkiej kariery. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Było bardzo dużo widzów, bo widziałem, że prawie ponad 170. To póki co rekord, jeśli chodzi o streamy. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia naszej zrzutki, żebyśmy mogli produkować bardziej profesjonalne programy. Myślę, że było to bardzo interesujące. Oczywiście będziemy prowadzić też dalej nagrania na żywo na Bandby, dlatego zachęcam do subskrypcji. Zachęcam również do subskrypcji na YouTubie. Już w sobotę powinno być następny live z Przemysławem Bagińskim na temat historii The Doors i Jima Morrisona. Tam to też będzie bardzo ciekawe, będą powiązania z CIA, z wojskiem i tak dalej. Tak jak wspominał pan Paweł Kaczor, właśnie Morrison to był syn wojskowego, omówimy to dokładnie. Jest też masa innych ciekawych, mało znanych rzeczy, związki z... No dobrze, nie będę już omawiał, przejdziemy do tego wszystkiego. Nie, to ja tutaj może zajawkę jednak zrobię, bo ten Schwarzman od Blackstone, czyli jeden z dwóch założycieli Blackstone, był członkiem stowarzyszenia Skull and Bones. Saturn w znacznej mierze umożliwił czy upublicznił dużo materiałów, faktów historycznych związanych ze stowarzyszeniem Skull and Bones i pewnie dlatego jest też między innymi wyklęty. Natomiast dwóch członków rodziny Bundy, którzy byli kluczowi dla początkowych lat wojny w Wietnamie, też byli w Skull and Bones.
i w ramach zajawki więcej nie powiem. No tak, mam nadzieję, że będziecie oglądać. Będzie, myślę, bardzo ciekawie. No, dziękuję wszystkim jeszcze raz. Jeszcze obejrzymy sobie tutaj krótką reklamę naszej zrzutki i będziemy powoli kończyć. Drodzy widzowie kanałów Ryngraf i Alter Historia, do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.